Kochani, witajcie. Na początku taki króciutki wstęp. Ten film chciałem zadedykować swoim rodzicom, a głównie w szczególności tacie, bo to od niego się ta cała moja przygoda grzybowa zaczęła. To on zabierał mnie za dziecka, nosząc na ramionach. Ja mam dwie córki. Czasami też zabierałem te dzieci na grzyby, ale jednak ta pasja w nich się nie rodzi. A u mnie jednak się udało. A ten gołąbek, który chciałem wam przedstawić, jest to gołąbek, który tych polskich nazw ma też kilka. Gołąbek modro-żółty, modro-różowy albo zielono-fioletowy. Także jak sami widzicie, tych nazw jest troszkę. Modry, co oznacza chyba z czeskiego niebieski. Dlatego ten odcień jest taki ciemno-niebieski. W niektórych miejscach przebija się róż, czasami żółty kolor. Sam gołąbek dość ciekawy, bo ma taką swoją jedną cechę, którą inne gołąbki nie posiadają. To może my tutaj wykręcimy tego gołąbka. No nie udało się go w całości. Zresztą troszeczkę się nam odłamał, ale nieważne. Zwróćcie uwagę, że grzyb nie posiada ani żadnej pochwy w dolnej części, ani pierścienia. Jak nauczymy się rozpoznawać gołąbki, to już potem co do rodzaju będziemy w miarę pewni. Z gatunkiem no nie zawsze, bo gołąbki to jest bardzo trudny rodzaj grzybów. Ale kilka gatunków będziemy w stanie na pewno rozpoznać. Nie trzeba przecież wszystkich znać, bo nikt tych wszystkich gołąbków nie potrafi rozróżnić. Więc tak, trzon dosyć twardy, jak zobaczycie. Ja go tu próbuję wcisnąć. Blaszki gęste i jak przejedziemy palcem po tych blaszkach, te blaszki się nie kruszą. I to jest właśnie ten wyjątek wśród gołąbków. Jeżeli przeprowadzimy taką próbę na innych gołąbkach, zobaczycie, że blaszki będą się odłamywały. Kolor, tak jak mówiłem, kapelusza jest taki ciemnofioletowy, granatowy, z odcieniami różu. Czasami może być z odcieniami żółtego. I też ten kapelusz jest dość twardy. Trzon też może być biały lub z takim odcieniem koloru liliowego. Chyba dobrze to nazwałem. Sam gołąbek jest dość zmienny. Nie każdy owocnik będzie wyglądał identycznie. To musicie po prostu sami przyobserwować. Ale to, że te blaszki są tak właśnie gęste i nie łamiące się, powinno wam dużo pomóc. Jego przekroję, zobaczymy jak on wygląda. Tutaj trzon. Trzon wygląda, powiedzmy, nie najgorzej, ale wzdłużny przekrój nam więcej powie. Troszkę czerwi jest, ale niedużo. I zapomniałem dodać, że ten gołąbek jest łagodny w smaku, bo tego nie powiedziałem. A wykonując próbę smakową, ale musimy być pewni co do rodzaju tych grzybów. Jeżeli to są gołąbki, najłatwiej tą próbę wykonać w ten sposób, odłamując kawałek owocnika, odgryzając. I tak te kawałeczki poprzesuwać po języku. I wtedy mamy poczucie, czy to jest gołąbek o ostrym smaku, czy jakiś gorzki. Albo czy taki smak łagodny, jak w tym przypadku. Ale to jak mówię, to możemy wykonywać przy gołąbkach i mleczajach. Tylko przy tych dwóch rodzajach grzybów ma to sens. A tego olbrzyma to chyba nie muszę wam przedstawiać. Może nie jest znowu straszny olbrzym, ale dość duży, pokaźny borowik. Teraz to krasnoborowik, jeszcze się dalej nie mogę przedstawić. Jest to krasnoborowik ceglastopory. Wcześniej pokazywałem wam w poprzednim filmie z lasów iglastych, a teraz jesteśmy w typowo lesie liściastym, buczynowym. Same buki za mną i dookoła mnie w sumie. I taki borowik. Nie będę go wyciągał, niech się rozsiewa. Jeszcze jest na tyle w dobrej kondycji. Myślę, że troszeczkę tych zarodników powyrzuca z siebie. Gdyby był młodszy, pewnie bym się skusił, żeby go zebrać, ale tutaj już w kapeluszu widzę pewne
dziurki, to na pewno będzie dziurawe, niech sobie rośnie. Ale tutaj widzicie, jak wygląda taki super duży, dojrzały owocnik borowika ceglastoporego. Ale chciałbym, żebyście sobie zobaczyli, jak on się zmienia. Tutaj Wam przygotowałem zestawienie takich kilku borowików, żebyście mogli zwrócić uwagę od takiego bardzo malutkiego, jak przechodzi ten krasnoborowik ceglastopory przemianę. Na początku jest dość żółty ten kolor na tych borowikach, na tych krasnoborowikach, a z wiekiem, czym staje się większy ten owocnik, to zobaczcie, że nabiera takiego brązowego koloru i tej czerwieni na trzonie oraz na hymenoforze, czyli na tych rurkach swoich, czyli spodnia część kapelusza. Taki już dojrzały krasnoborowik, bardzo fajnie widać na nim ten trzon z tą taką strukturą drobnych kropeczek, kamyczków, nie siatki. Czyli już wiemy, że nie tylko lasy iglaste albo nie tylko lasy liściaste, w jednych i w drugich możemy spotkać tego krasnoborowika ceglastoporego. Grzyb jadalny zaleca się tylko dłuższą obróbkę. Z reguły ten grzyb jest dość twardy, nie tak jak borowik szlachetny czy borowik usiatkowany, który rzucimy na 2 minutki i on jest gotowy. Sam krasnoborowik ceglastopory jest grzybem twardym, dlatego powinno się ciutkę dłużej go dusić, obrabiać termicznie. Ten sam las, czyli buczyny, a przede mną, już mogliście zauważyć, muchomor czerwieniejący. To nie jest grzyb, który Wam specjalnie nie pokazywałem nigdy, bo pokazywałem już go wielokrotnie i też zachęcam, żeby zobaczyć sobie starsze odcinki. W jednym zestawiłem naprawdę dużą ilość. Będziecie mogli zobaczyć, jak zmienny to jest grzyb. Ale jako ciekawostka, to ten muchomor jest grzybem jadalnym. Nie wszystkie muchomory to są grzyby trujące albo śmiertelnie trujące, bo ten rodzaj grzybów jest bardzo właśnie ciekawy pod tym względem, że w tym rodzaju możemy spotkać jadalne muchomory, niejadalne, trujące i śmiertelnie trujące. Ale właśnie to, że jest grzybem jadalnym, jest dość ciekawe. Jedyne co, to też nie należy go spożywać na surowo, tylko obrobić termicznie. Albo udusić, albo jako marynowany. Moim faworytem właśnie ten grzyb jest jako marynowany. Nie żadne kurki, borowiki, tylko właśnie ten muchomor czerwieniejący. Będzie ciężko. Nie, nawet się w miarę udało. Dlaczego powiedziałem, że będzie ciężko? Bo akurat ten muchomory są bardzo lubiane przez czerwie. Trafić na owocniki bez czerwi to jest po prostu mało spotykane. Ale da się. On ma nas i na trzonie, i na kapeluszu taki lekko czerwonawy odcień. A w trzonie, tam gdzie mi się odłamał owocnik, możecie zobaczyć czerwie i bardzo czerwony kolor. To jest zawsze w tych owocnikach. Same blaszki tutaj Wam pokażę, bo nawet został pierścień, który fajnie wygląda, bo odchodzi od kapelusza. Widać, że jest właśnie z odciśniętymi prążkami od blaszek. No i może być czasami bardziej gładki lub z takimi łuseczkami jak w tym przypadku. Ale jak bardzo zmienny, to zobaczycie na tym moim filmie starszym. Zobaczcie, wystarczył tydzień, może troszkę więcej, jak nie było mnie w tym lesie. I widzicie borowiki usiatkowane. Ich nazwa się akurat nie zmieniła. I tutaj możemy zaobserwować bardzo ciekawą rzecz. Dookoła mamy pełno takiego nalotu brązowego. To są zarodniki, które ten grzyb właśnie wyrzuca, żeby rozpropagować swój gatunek w tym lesie. Akurat w tym lesie jest go sporo, ale może nie koniecznie tylko w tym lesie, w każdym z okolicznych. Może ktoś tutaj po prostu przejdzie obok na butach, te zarodniki przeniesie do innego lasu. Na borowiki usiatkowane to wiecie, że lasy liściaste, dębina, buczyna najlepsze są. Grzyb, który to będzie borowik usiatkowany. W tym miejscu, dobrze go widzicie już z daleka, wygląda troszkę jak popcorn, jest strasznie popękany. I te borowiki usiatkowane często przy suszy będą takie spękane. Rzadko kiedy ten kapelusz będzie w całości. Raczej przy młodych owocnikach, ale to też nie bardzo.
Z reguły o tej porze to ja borowików usiatkowanych nie zbieram, bo one są wszystkie z czerwiami, ale jeden, ten, który potencjalnie wygląda najlepiej, pokażę Wam z bliższa, jak wygląda. Jeżeli będziecie dosyć wcześnie zaczynać sezon na borowiki, to na pewno się z nimi spotkacie. Wykręcimy te wika. O, ja już czuję, że on, jego trzon pod moimi palcami jest miękki. Teraz dobrze widzicie tą wierzchnią spękaną skórkę na kapeluszu. Z spodu widzicie hymenofor zielonkawo-żółty. Przy starszych owocnikach, przy młodych będzie praktycznie biały. Trzon brązowy. Widać wzorek siateczki. Może to nie jest jakiś najidealniejszy owocnik, ale tą siateczkę widać. Chociaż siateczkę też będziecie widzieć na borowikach szlachetnych. Ale kapelusz jest matowy, zobaczcie. Nie tak jak u borowików szlachetnych, będzie taki lekko połyskliwy. Przekroimy sobie jakiś jeden owocnik i zobaczycie, jak wygląda, że o tej porze nie ma sensu ich w ogóle zbierać. Dlaczego nie zbieram? Właśnie dlatego. Czyli borowiki z bogatym życiem wewnętrznym to borowiki usiatkowane, najczęściej teraz spotykane. Na borowiki szlachetne za chwilkę przyjdzie pora, ale w pierwszej kolejności wystartują zawsze borowiki usiatkowane. To tyle będzie w tym odcinku. Albo nie. Mam jeszcze jedno pytanie do Was. Co ja teraz właśnie jem? Na początku owocnik jest kulisty, galaretowaty. Potem przypomina troszkę jakieś smardze, jak już wyjdzie z tej kuli i dorośnie. Rośnie bardzo szybko. W ciągu 2 godzin może być już taki duży owocnik. Uwielbiałem gomuchy, jak jest dojrzały, i śmierdzi, jak jest dojrzały. A jem owocnik niedojrzały. Kto wie, niech napisze w komentarzu. A kto nie wie, to znajdzie to w moich starszych filmach. Jeżeli Wam się podobają te filmy, które dla Was nagrywam, to zróbcie tak jak na przedstawionym obrazku, a na pewno dostaniecie powiadomienie o kolejnym moim filmie. Ja będę kończył, kochani. Do usłyszenia. Cześć. Pa. W filmie, a auto jedzie, motor. Jakiś cross. Boże. Nie skończę tego filmu. No nie skończę tego filmu. Albo buczenie, albo ktoś chodzi. Dobrze.